Witam Państwa w piątek 30 kwietnia. Ciekawa sytuacja na polskich indeksach, natomiast jeszcze bez przełomu, jeśli chodzi o WIG i podobnie WIG20, o nim za moment. Bez przełomu, bo tak naprawdę pomimo ostatniej aktywności popytu, relatywnie silnego ruchu wzrostowego, nie doszło jeszcze do trwałego przełamania doskonale znanego nam węzła podażowego 61 tysięcy 61465. Ta strefa przewija się w moich komentarzach już na pewno od kilku miesięcy. Jest to bardzo charakterystyczny obszar cenowy, ostatnio wzmocniony także projekcjami takiego lokalnego układu X, A, B, C, D. O tej kwestii mówiłem w ostatnich komentarzach. Projekcje pokazanej struktury cenowej grupują się właśnie w wymienionym korytarzu cenowym, co jest tym ewidentnie tutaj czynnikiem wzmacniającym omawiany opór, więc istotnym wydarzeniem, kluczowym wręcz w ujęciu średnioterminowym, byłoby pokonanie takiej strefy. Na razie nie udało się bykom doprowadzić do wybicia tej strefy. Co więcej, górny cień tutaj pokazuje jakąś aktywność podaży, choć nie jest to oczywiście sygnał, który mógłby zostać zinterpretowany już jako takie wskazanie do odwrotu sprzedaży. No niemniej jednak brakuje cały czas tej przysłowiowej kropki nad i, bo proszę też zwrócić uwagę, że ta strefa to także górne ograniczenie kilkuletniej konsolidacji. No więc rzeczywiście z punktu widzenia techniki poprawiłby się ten wizerunek, gdyby bykom udało się zanegować omawiany opór techniczny. Są pewne zmiany jednak na WIG20 w związku z ustanowieniem nowego maksimum cenowego. Przesunęło się troszeczkę wsparcie, pierwsza zapora popytowa i w tej chwili jest to strefa 57461 57904. Więc stosunkowo ważny przedział wytyczony na bazie zniesienia 14,6, zniesienia 23,6. No i w tym kontekście dopiero przełamanie pierwszego wsparcia FIBO byłoby już takim ewidentnym wskazaniem zapowiadającym możliwość rozwinięcia się korekty spadkowej. Na razie to jednak popyt ma przewagę, kreuje wydarzenia na rynku. Co do tego nie ma wątpliwości. No, zobaczymy tylko, jak przebiegnie dalej, jak ułożą się sesje właśnie w kontekście strefy 61 tysięcy 61 465, gdzie oczywiście właśnie z punktu widzenia techniki podaż ma prawo wykazywać się jak najbardziej większą aktywnością. W tej chwili są właśnie podejmowane takie próby zablokowania ruchu wzrostowego. No, indeks WIG20, tutaj już możemy mówić przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym o pewnym przełomie. Jest to związane oczywiście z wybiciem strefy 2012-27, czyli węzła wyznaczonego w oparciu o 61,8. Było to także górne ograniczenie konsolidacji. No ale ten wczorajszy ruch wzrostowy był taki niejednorodny, bo rzeczywiście pierwsze 2-3 godziny handlu przy wyższych obrotach, no, pełna mobilizacja ze strony kupujących, no ale już popołudniowa i końcowa faza handlu to jednak ewidentny wzrost presji podażowej. Nie na tyle jednak duży, by indeks powrócił poniżej strefy 2012-27, która ma prawo pełnić teraz rolę wsparcia, chociażby z punktu widzenia klasycznego podejścia. No ale jeśli wzięlibyśmy pod uwagę istotne punkty zwrotne tej ostatniej podfali wzrostowej, czyli to minimum i to minimum, to okaże się, że tutaj wypadają również ważne zniesienia wewnętrzne, właśnie wyznaczone w oparciu o technikę grupowania. Więc to jest dla mnie cały czas dość transparentna strefa na wykresie WIG20 w ujęciu krótkoterminowym. No i trochę szkoda by było tego wczorajszego wybicia z luką Hossy, gdyby teraz właśnie ta luka została wypełniona i co więcej, indeks przedostałby się poniżej 2012.
12-27. Byłoby to na pewno jakiś wstępny sygnał słabości, wymagający jeszcze uzyskania dodatkowego potwierdzenia. No ale w tej chwili też warto wspomnieć o zniesieniu 88,6, no bo to jednak w jego rejonie ukształtował się wczoraj punkt zwrotny, doszło do tego lokalnego przesilenia, to jest pułap 2074. No a w dalszej kolejności oczywiście tym bazowym węzłem pozostaje strefa 2115-2135 i pod względem konstrukcyjnym jest to, można powiedzieć, bardzo podobny obszar cenowy w stosunku do WIG-u i tej strefy 61 461 465, czyli WIG-20 jest w niewielkim stopniu, ale jednak relatywnie słabszy w stosunku do indeksu WIG, no bo tutaj już była próba wybicia, czy nawet doszło do niewielkiego naruszenia tej strefy, no a na WIG-20 jednak jeszcze troszeczkę brakuje, by można było mówić o bezpośrednim starciu właśnie w przedziale 2115-2135. To jest kluczowy opór, bardzo wyrafinowany pod względem konstrukcyjnym, bo nie tylko układ A, B, C, D, ale również zniesienie zewnętrzne 113% tej ostatniej podfali spadkowej. No i przede wszystkim takim filarem tej strefy jest zniesienie 61,8 całej bessy zapoczątkowanej jeszcze w styczniu 2018 roku. Też o tych kwestiach oczywiście wielokrotnie mówiłem w poprzednich komentarzach. Więc punktem odniesienia na WIG-u 20 w ujęciu średnioterminowym niewątpliwie pozostaje cały czas bardzo ciekawy opór 2115-2135. Dzisiaj chcę pokazać Państwu kontrakty, ale w skali dziennej, bo tutaj no, sytuacja oczywiście podobna jak na WIG-u 20. Choć można powiedzieć, że ten wykres jest troszeczkę bardziej harmoniczny, tutaj więcej układów harmonicznych możemy sobie wyodrębnić. Na przykład taką formację A, B, C, D z projekcjami wypadającymi w rejonie maksimum z 11 stycznia 2011. Jest to formacja ze spełnionym warunkiem 0786 AB równa się CD, czyli jest zależność matematyczna między odcinkiem tutaj AB i ruchem CD. Zniesienie 161,8 fali BC, które wypada dokładnie w korytarzu 2089-2094. No, parę innych projekcji, jeszcze technikę tutaj ekspansji moglibyśmy zastosować. Nie chcę komplikować. W każdym bądź razie strefa 2089-2094, ten rejon cenowy, to nie tylko klasyczny opór w postaci wspomnianego przed momentem maksimum z 11 stycznia, ale również pełnoprawna zapora podażowa FIBO wytyczona na bazie projekcji wspomnianego układu harmonicznego. Więc to jest teraz taki nasz punkt odniesienia, choć no, taką problematyczną kwestią jest również to, czy rzeczywiście bykom udało się zanegować eksponowany często przeze mnie ostatnio węzeł 2045-2052. No, w moim odczuciu doszło do jego ogromnego tutaj naruszenia. Punkt zwrotny ukształtował się w rejonie kolejnego klastra, no a teraz mamy taki okres niepewności, choć z punktu widzenia techniki trudno jeszcze mówić o odwrocie, czy też sygnale zapowiadającym możliwość uaktywnienia się podaży. Dla mnie takim sygnałem w pierwszej kolejności byłoby domknięcie luki Hossy, no ale tu musiałby być jeszcze spełniony warunek, przynajmniej w tym horyzoncie dziennym, w postaci wybicia węzła Dinapolego. I to jest drugi przedział cenowy, na który chcę dzisiaj zwrócić uwagę, czyli strefa 1997-2002. Zniesienie 38,2, zniesienie 61,8 i symetria, czyli gdyby rzeczywiście teraz dla odmiany podaż przejęła inicjatywę i doszło do konfrontacji w tym właśnie analizowanym przed momentem wymienionym węźle popytowym, to mielibyśmy równość odcinków spadkowych. To jest też oczywiście ważny czynnik, no, tym istotniejszy akurat w tym kontekście, że tu grupują nam się dwa podstawowe zniesienia 38,2, 61,8. Więc z punktu widzenia techniki, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, taka niefrasobliwość popytu w postaci dopuszczenia do wybicia tego wsparcia węzła Dinapolego byłaby już ewidentnym dla mnie sygnałem słabości. Albo weszlibyśmy, co jest najbardziej prawdopodobne, w kolejną fazę trendu bocznego, albo po prostu no, pozostalibyśmy w tym układzie bocznym, choć być może z większą przewagą jednak strony podażowej. Więc tu trochę niejednoznaczna sytuacja związana ze strony
strefą 2045-2052, no ale w tej chwili punktem odniesienia już jeśli chodzi o bariery podażowe pozostaje przetestowany wczoraj niemalże obszar 2089-94, w rejonie którego doszło jednak do wyraźnego przesilenia. Zobaczmy indeks niemiecki. No tutaj jest na razie respektowane pojedyncze zniesienie 18,6, czyli znany nam już pułap 15094, możliwość ukształtowania się formacji ABCD. Punktem odniesienia, jeśli chodzi o bariery podażowe, cały czas pozostaje no, bardzo precyzyjnie działająca zapora 15469, 15553. To, co mówiłem na początku tygodnia, no, sygnałem kontynuacji hossy, kolejnym sygnałem kupna, byłoby dopiero wybicie tej właśnie strefy. Na razie z realizacją tego scenariusza problem, popyt ma problem. Zobaczymy, jak dalej nam się tutaj rozwinie sytuacja, gdyby podaż doprowadziła do przełamania 15094, czyli również tej linii niebieskiej, która ma prawo i w zasadzie działa w tej chwili jako wewnętrzna linia trendu. Wykres, przynajmniej w tym ujęciu krótko czy intradayowym, moglibyśmy analizować pod kątem niewielkiej formacji A, B, C, D, prawdopodobnie formacji kontynuacji trendu, no pod warunkiem, że nie doszłoby do wybicia tego bazowego w ujęciu krótkoterminowym wsparcia 14665, 14757. Strefa też znana, często o niej wspominam o niej w ostatnich komentarzach, no bo tu jest przykład książkowego grupowania zniesień, czy też zastosowania techniki grupowania zniesień. Bardzo ważne wartości, również element symetrii, więc 14665, 14757 na pewno do obserwacji. S&P ciekawie funkcjonuje na wykresie, niewątpliwie to zniesienie 161,8. Też wspominałem, co to jest za zniesienie, to jest ta lutowo-marcowa wyprzedaż i zniesienie zewnętrzne 161,8, doszło do przełamania, potem zasada zmiany biegunów, no i teraz możemy właśnie ten pułap 4136 traktować jako właśnie takie pierwsze lokalne wsparcie. Kluczowym węzłem w ujęciu krótkoterminowym pozostaje, znaczy właśnie nie pozostaje, to jest zmodyfikowany przedział cenowy w stosunku do ostatniego komentarza, no bo jednak indeks ustanowił nowe maksimum cenowe. Więc teraz stosując technikę grupowania i szukając pierwszego węzła popytowego, zobaczymy, że z ciekawym grupowaniem mamy do czynienia w rejonie 4069-4077. I ta strefa wraz z linią czerwoną ma prawo pełnić rolę wsparcia. Popyt ma przewagę niezmiennie. Trudno w tej chwili mówić o jakichś jednoznacznych sygnałach słabości. No wiadomo, że tym punktem odniesienia, jeśli chodzi o bariery, liczące się naprawdę bariery podażowe, pozostaje też doskonale znany nam już obszar 4285-4306, czyli strefa wyznaczona na bazie średnioterminowego układu A, B, C, D. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.